Obliczmy, ile to jest 11 i 12 16 minus 5 i 8 16 Będziemy musieli sprowadzić te liczby do najprostszej postaci. Ja lubię oddzielić części całkowite od części ułamkowych. Mogę więc przepisać tę liczbę jako 11 plus 12 16 i od tego odejmę. Otworzę tutaj nawias, ponieważ rozbiję tę część. Odejmę... odejmę... 5 plus 8 szesnastych. 5 i 8 szesnastych to to samo co 5 plus 8 szesnastych, ale pamiętajmy, że odejmuję. że odejmuję tę całą część. Mogę więc przepisać... Przepiszę tę część. 11 plus 12 szesnastych i odejmuję 5 plus 8 szesnastych, a więc muszę zmienić znaki liczb znajdujących się w nawiasie. Czyli to będzie minus 5, minus 5, pojedynczy minus, minus razy plus 8 szesnastych da nam minus, minus 8 szesnastych. A teraz chciałbym oddzielić od siebie części całkowite od części ułamkowych. Zajmijmy się więc częścią z liczbami całkowitymi. Mamy 11 minus 5. Zapiszę to tutaj. 11 minus 5. Weźmiemy to w nawias. To cała część z liczbami całkowitymi. Później mamy plus, plus 12 szesnastych. Zapiszemy to sobie może na różowo. Plus 12 szesnastych. 12 szesnastych minus 8 szesnastych. 11 minus 5 równa się 6. A więc dostajemy 6 plus. Mianowniki są tutaj takie same, więc będziemy mieli coś przez 16. A 12 minus 8 to 4, więc jest to to samo co 6 plus 4, 16, co z kolei jest to to samo co, zapiszę to jako liczbę mieszaną 6 i 4, 16. To jest prawidłowa wartość, ale możemy ją jeszcze uprościć. Ułamek 4, 16 można uprościć. Zarówno licznik, jak i mianownik są podzielne przez 4, zatem podzielmy licznik i mianownik przez 4. Podzielone przez 4 podzielone przez 4. Jako, że dzielimy przez tę samą liczbę, nie zmieniamy wartości ułamka, a więc równa się to wciąż mamy tu liczbę całkowitą 6, ale ułamek ten to teraz 1, 1 przez 4, a więc mamy 6 i 1 czwarta.